Siemaneczko, jestem Puppetem Games. Witam was na moim gospodarstwie. Ja mam dzisiaj nowy nabytek na moim gospodarstwie zawitał. W tym sezonie szalejemy z wydatkami, z nowymi nabytkami. Dzisiaj zakupiłem przyczepę Krony Turbo 250. Jak widzicie, no, wszystkie pieniądze, które miałem, przeznaczyłem na tą przyczepę. Czyli 8000 400, coś w tym stylu. Nie pamiętam dokładnie, ile tam było. Tyle przeznaczyłem. Przyczepę. Dużo, tanio. No, to sobie musicie policzyć. Mi się zdaje, że adekwatna cena. W bardzo dobrym stanie. Przyczepka kupiona. No, ma tam swoje jakieś mankamenty. Wiadomo, jak to każe przyczepa używana maszynka. Ale, no, jest moim zdaniem w dobrym stanie. Na moje gospodarstwo na dzień dzisiejszy powinna być idealna. Dobra, lecimy z tematem, bo na pewno musimy troszeczkę tej roboty dzisiaj ogarnąć. Odpalam sobie jedneczkę, włączam i powolutku sobie zbieram, bo to jest początek. Nie chcę też zbytnio tutaj przemęczyć tej przyczepy, a zresztą ta 60 być może by być, mogłaby być zasoba, ale no nie zdążami. No to przyczepa oczywiście dobrze posiada te pieniądze. Troszeczkę dużo może być z jednej strony na taką przyczepę. Na życiu rannym ja tylko przyczepę dawałem 5000, 5,5. No teraz powiedzmy, że to jest 8000 z małym hakiem. Powiedzmy, że tyle dawałem przyczepę. Wydaje mi się, że jest zamiast takie pieniądze. Trzeba robić kieszonki, skoro nie mam jeszcze paszowozu. Paszowóz innego będzie. Tyle mogę powiedzieć. Mogę, żeby zwiększyć efektywność. Myślę, że na żniwa już taki paszowozik sobie to zawita. A jeśli będzie paszowóz miał, no to wiadomo, że z automatu więcej będzie mleczka. Będzie jeszcze większy zarobek. No teraz pierwsze zarobki, no to no, ogólnie tak 10 tysięcy na czysto na mleko mniej więcej zarabiam, więc no nie są to za pieniążki. Jałówki się pocieliły. Następne myślę, że niedługo też będą pocielenia krowy. Dobra, czekajcie, tak żebyśmy to jakoś mieli mądrze porobione, tak? Że powiedzmy sobie tutaj, tą stronę opierniczmy. Także sobie jedyneczką powoli, żeby wiecie, nie zbawić tej 60-tki. Bo to jest włączony teraz może. Chyba, się nie mylę, nie wiem nawet. Nie ma nożów nie ma. Ale jest krótka trawa. Może źle, może dobrze, nie wiem. Czy dobrze to robię. Ale fajnie, rozwój gospodarstwa jest bardzo fajny. No jednak mówię, no 5 tysięcy ponad za przyczepę. Wydaje mi się, że jest bardzo dobry pomysł. No i chyba raczej to jest ostatni, prawdopodobnie, tak, to jest ostatni odcinek z wiosny. To jest ostatni odcinek z wiosny. Raczej będziemy się już widzieć, prawdopodobnie widzimy 5% tak, na żniwach. Bądźmy sobie steczni na powolutku. To oddanimy, no jedyneczka i lecimy powolutku. Cyk, lecimy na spalanie 60, to jest miłosierny. A to tak potem mówiąc, pierwszy potężniejszy test naszej poczciwej 60, można powiedzieć. Trochę gabaretowo, znaczy tak, litrażowo, jak widzicie, no jest dość duża, jeszcze około 19 tysięcy litrów, ale nie kombinowałem z tymi plikami, nie paliłem się z niczym. Tylko po prostu tak to miało ustawione, tak sobie ustawiłem. Czy też po prostu z drugiej strony nie jeździć nie wiadomo jak długo z tą trawą. To tu już ma. No ale chyba tego nie jest. Sam raz po 60, kiedy tak mi się on ewentualnie zdaje. Ja tylko plan jest zwiezienia trawy. No ile czasu zajmie nam to, tego nie wiem. Jest tylko plan, żeby zwieźć trawę. To zajmie nam 20 minut czy 15, czy nie wiem. 8, bo sąsiadamy lekko na ziemniaki, wiedziemy, ale dobra, to już myślałem, że nie będzie aż tak źle, czyli aż takiej kamu nie zrobię. Dysze opuszczone, żeby lepiej było to zbierane. Puszczamy podbierak. Puszczamy, no raczej tu będzie przyczepiał jakieś przyczepki. To 40 ton. Jeśli będzie, no to bardzo jestem z tego zadowolony. No, na pierwszy sezon. Sprawy. Zbieranie.
Elegancka sprawa. To trzeba przyznać. Fajna robotka idzie. A, no ta powoli. Też po co przecież panie praca? Możecie powiedzieć. A założę, żeby było praktycznie lepsza. Powiem szczerze, prasę nie liczyłem. Tego względu, że nawet takie pieniądze przecież prasy bym nie znalazł. To jest po jedno. Po drugie, ogólnie w życiu realnym robię tak samo wszystko w pryzmie. Ile się da, robię wszystko w pryzmie. Najlepiej mi to pasuje. A więc dlatego też w farmingu chciałem sobie na tej gospodarstwie też tak zrobić. Mieć elegancko. No widzicie, no prasa praktycznie jest w stanie idealnym, nawet pod względem wizualnym, ale ta prasa też jest od znajomego, więc on mnie raczej tutaj by nie uszukał. Po drugie, ja też tą prasą w pewnym sensie jeździłem u niego, więc tutaj też wiem, co tu mogło być innego, tak? Po co miałem daleko szukać? Ja kupiłem praktycznie kilometr stąd od znajomego, więc tutaj nie miałem się martwić o to. 18800 mam na jednej przyczepie. A tak, jeszcze sobie podniesiemy, czekać tak, żeby jednak trochę przygotowali. Chociaż w moim życiu realnym jaką przyczepę Ferguson to sobie 2,55 latałem. Jeszcze moja 60 mocniejsza, było inaczej. To by dawać bez żadnego problemu radę. Człowieczka. Powoli sobie pojedziemy czwórką. Poza będziemy hamować, no to bez sensu mi się tak rozpędzać. Silosik zrobiony taki, można powiedzieć, do samej słomy. Przyjąłem sobie parę kostek, pościeliłem, ale zobaczymy, jak to z topinami wyjdzie. Czieska też jest ugarnięta. Czerwono oczywiście z turem. Nie wiem, wziąłem łyżkę, zobaczymy, czy łyżkę będzie tak podziwiane, fajnie wychodziło. To zganianie. Widzicie, tutaj, o, jeszcze widzę, kostka mi spadła. Zajebiście. Muszę przynieść po tą kostkę tutaj. A tak mi się staje, że jest dość dobry. Gabę to, bo no jest spora przyczepa. Nasza wina przyszła. To jest tylko takie złudzenie optyczne, powiem szczerze. Fajne, bo na wszelkich flaszkach flaszki 400 bodajże. A się nie mylę, ale powiem dokładnie. Co to będzie widać? Po pamięciu. To są 480. To już no, konkretne balony w tej szczepie. Ale wiecie, ogólnie na 60 sobie daje radę spokojnie. W uciągnięciu. Wolę trochę wiecie, wolę powoli, z tego względu, żebym po prostu chyba wolce nie odwalił. Dobra, teraz muszę tak polowe. Więc trochę słomy sobie posypałem i zobaczymy, jak to będzie przynajmniej wychodziło. Bo tego jeszcze nie wiem. Bo jedynka poloma i zaczniemy sobie tu wysypywać na spokojnie. Czy tak będzie elegancko? Wydaje mi się pomimo. O, troszeczkę kostek tu najpierw przesunę. O, fajnie, biś, teraz mi to wyszło. Bardzo wolno wysypuje, no ale wiadomo, 60 na ulicę. Chyba ze 60, no to jednak nie jest demon prędkości, tak powiem. Dobra. Jeszcze pojedziemy sobie w drugą stronę. Kapa się zamyka. Nie jest schedal, trzeba teoretycznie wyjść i ją otworzyć, tak? No ale... O, a koła stawia, czekajcie, bo tak troszeczkę sobie... Nie uplanowałem tego, jak powinienem. Troszeczkę elegancko mi się kurwa bugują. Może jakby inaczej. A tu, polowa jedynka, a spokojnie. Cyk. Odpalamy maszynerię. Sobie jedziemy teraz znowu. Mam nadzieję, że kościół nam fajnie wysypie. To jeszcze pół szczepki będzie. Więc tak jak tutaj to nie będzie, tak? Trochę pociśnijmy te dwa na godzinę. W ogóle to później wjechał na, na tą pyzmę, bo to mnie zaraz zastanawiał najbardziej. Dobra, szosowe. Wienka szosowa. No
przełożenia jakieś, no ale dobrze, ta skrzynia, oczywiście tylko dzwonnicę mocno biją. Miesiące, no ale nic na to, czy jak nie poradzi, no bo lecimy, bo naprawdę, bo woda też jest pani zaciekawa, przecież ogólnie też się kostki pozwodzić. To nie. Więc, no, przeczekaj, jeszcze będę miał. Roboty, no, ale fajnie, bo godzina się 19.30, teraz tylko nagrywam. Dałem jeszcze tak powiedzmy mniej więcej godzinkę do ogarnięcia tego sejma. Więc mam nadzieję, że przywinę tak sobie, żeby na następnym odcinku już prawdopodobnie były żniwa. Dobra, teraz tak, wrzucamy sobie oczywiście jedyneczkę. Musimy co zrobić? Musimy sobie dyszę wypuścić. Ujam, nie tak. Nie to. Cyk, cyk. Leci. Może zostało nam 4-5 posłów, więc tu żału nie ma. Na mnie zawsze trochę tego tonażu. Następnego terenu będzie w sam raz. O, elegancko sobie robota idzie. Wiadomo, jeszcze raz też po drugie potrzebuję przyczepy samozbierającej. Bo jak wiecie, tego, że wiecie, że mam świeżą tabę zasianą, która na pierwszy pokos, no moim zdaniem nie będzie się nadawać na siano. Wolałbym to bardziej wziąć właśnie na sianą kieszonkę. A płacąc za sianą kieszonkę paloty, no to musiałem trochę wybulić. Tak? Więc teraz ta przyczepa wydaje mi się, że będzie idealna. No jest idealna, może powiedzieć, na dzień dzisiejszy, na ten moment, w którym teraz to skoogarniam, jest idealną przyczepą. Pod tą 60-tkę, no wiadomo, późniejszym jakimś koń będzie, na pewno. Zobaczcie, na pewno jakiś ciągnik na pewno później wleci. No to raczej pod niego już będzie ten przyczepa. Chociaż w sumie, jak chodzi za 60-tkę, dawała sobie radę. Też byłoby głupotą, może zapinać. To się sprawdzi. Racie, muszę troszeczkę dyszę podnieść, bo za mocno mi po łące rysuje, dobra. Podnieśmy dyszę. Kurwa, dyszę, podnoś. Podbierak. Teraz ten dyszę cały czas. Tyk. Jedyneczka i... Kieta. Powolutku, fajnie pograbione. Tak chciałem, że właśnie poprzedniaka nie było do zbierania. Tak sobie elegancko mi się udało. Ej, co jest kurwa? A widzę mi tu. Czarny. Czarnych nie ma, dobra, poszli. Popatrzcie, jak nie robiłem tutaj nic, bo mi się najpierw tak właśnie zbiera teraz. Mam linii prostej, wszystko elegancko mi tu pasuje. Tam jeszcze dwa kosiki, bo dużo tego nie będzie. Ja widzę, tego dużo nie będzie, więc no... Z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle. No wiadomo, im więcej potrwało, to by było lepiej. Ale chyba ogólnie na pierwszy raz, gdy właśnie zbieram teraz stawę, bo i tak jestem na niej zadowolony. Słuchajcie, teraz ta. Tu może być. A, tu jeszcze trzy pokoje zostały, dobra. Opuszczamy. I lecimy dalej z tematem. Fajnie. Ja się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że też fajnie odbierzecie tę szczepę. Ogólnie, że no takie posunięcie zrobiłem takie nie inne. Można powiedzieć. Tak? Że jednak przyszła szczepa nie pasa, bo nie chciałem tego siana coś zrobić. Chciałem coś nowego. Mało kiedy w farmingu ogólnie robię właśnie w paloty, powiedzmy, bo mało kiedy w jakiejśkolwiek, obstakując nawet tego, nawet mało kiedy w jakiejkolwiek serii robiłem w farmingu właśnie w pryzmę, właśnie tylko było w paloty. A w tym sezonie chciałem, teraz w tym moim gospodarstwie, który tu właśnie mamy ogrywany, chciałem mieć przyczep. Myślę, że dużo lepiej mi to wyjdzie, bo dużo mniej miejsca mi to zajmie. Po drugie, nie będzie mi bugowało, nie wiadomo jak mocno. I to właśnie to dodatkowy plus, bo jednak pyzma nie zajmie tyle miejsca. A
stosunkowo będzie dużo więcej towarów pakowane przy mniejszym skupisku właśnie rzeczy na gospodarstwie. Kostki strasznie nagują. Teraz jak patrzę na polu, jestem tam 50 fps przy nagrywaniu. Tu jest luksus. Ja się nie muszę patrzeć na pewno 60 fps 80. Mi tego nie potrzeba. Mam tylko olbrzymią płynność przy nagrywaniu. Spełnia mi to wszystko na razie. 57, 47, 55. Czekajcie, ja sobie tak włączył teraz licznik FPS. Tak jest. Z tego względu, żebyście zobaczyli, ile będzie FPS-u, tylko sobie będę wjeżdżał na gospodarstwo. A podejrzewam, że będzie poniżej 40. O, to by nawet podobno można było zarzucić, bo patrzcie. No jestem tęgi po kostach taki zrobiony, bo to było z dwóch pas, na jeden pas zawiany po kost. No i czuć, tutaj już widać ten towar, że tu już wszystko jest naprawdę dość dużej ilości. Czy będzie 12? No nie będzie, to nie. Czy mam niecałe 30 tysięcy litrów trawy. To i tak jestem zadowolony. Moim zdaniem jest i tak dobrze. Dobra, czyli mamy tak zebrane. To jest następna minuta. Fajnie. I teraz tylko to dobrze unieść. Wiadomo, dziesiątką by było lepiej, ale nie chcę się zacząć podpinać. Więc sobie zapniemy znaczy powiedzmy ciepajka. Ciepajczek sobie zgnieciemy. Z drugiej strony dobrze, bo wąsko opony, to ona lepiej to się nugnięcie niż 60. Zresztą po drugiej stronie ma jeszcze tak, tu raz w przód i po drugie ma balast. Więc tutaj też będzie może lepsze do niej się, nie wiem, zobaczymy. Człowieczka, jakie to jemy na pryzmę, wysypujemy. Nie, nie jest tak źle, 40 fpsów na razie, trochę ponad 40 fpsów, no troszeczkę teraz leciało chwilę, ale nie tak źle. O, widzicie, 36, 45, no to zależne. Jak to tam gdzieś się spojrzy, tak? Teraz to nie jak się spojrzy na duże skupisko kostek. Nie. Się zdawało jakoś tak. Myślałem, że troszeczkę no gorzej wyglądać będzie. Dobra, teraz tak. Mądrze to zrobić, nawet tak prawdę mówiąc, nie wiem, do końca ta pyzma mi sięga. Dobra, teraz tak. Możemy sobie powoli jechać. No i sobie nie pojedzie. Ale pojedzie. Dobra. Powoli sobie zacznę otwierać tą pakę z tyłu, można powiedzieć. No i powoli wysypywać. Dobra, widzę, że trochę wysypałem poza pryzmę. Ale to tam nie ma aż takiego pulu. Bo jeszcze jest, jak widzicie, 30 i jest szturem. Przygotowano to sobie elegancko, za wszystko będzie podgarniała. Cyk, 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 cyk. Czeka, żeby to jakoś ładnie sypała. Sypie do reszty. Patrzcie, 3 litry mi zostało. Czyżby mi tylko, czyżby mi tyle zostało? Mi zostanie tyle na szczepie? No trochę głupotą by to było, no ale zobaczymy. Patrzcie, albo się zbugowało coś. Nie. Jednak mi się nic nie zbugowało, dobra. To mamy elegancko. Czekajcie, bo mi te kostki trochę drażnią, to ja sobie je odrzucę. Dobra, i dalej. Z tej somy. Ogólnie pewnie też strzelam tą kostkę. Kurwa, te kostki. No bo aż nie potrzebuję. Ile mam towaru? Ile mi tu uznało? 29, czyli mam praktycznie cały silnik tak ładnie zasypany. To jest elegancko, dobra. Wkładamy naszą czepajkę. Naszą czepajkę. Tak powiem, no i tak. Chyba jeszcze nie załączyłem się. Ogólnie się nie rozwiodło. Dobra. Bo tak, chcę to podrzucić zaraz. I ja powiedzieć, że 30 stoi mi niepotrzebna. Elegancka sprawa teraz będzie. Cyk. Muszę się wypić z lipami. Elegancko sobie taką łączką podrzucę. Hamulca ma spierniczony, gdyż jest
Ale tyle tu. Trójka. No już sobie tak powoli będziemy teraz. No nie, ale tylko tak. Tu nisko, z tego względu, żeby nie wywrócić tej trzydziestki. Bo tu trochę jest tak ryzykownie. Ale nie będzie tak źle. O, więc trochę wiszonki nabrało. A dobrze, z drugiej strony. Z tego względu, że mi się trochę to podrówna. To jest pojemno, a trochę będzie dociążona. A ta kuźwa, to jest moc. Kapciunek. Najlepszy sprzęt taki powstał. Azteka, powoli jest jakoś to. W każdym razie nie mogę jakoś tutaj ustawić. Już limitu, żeby jednak to. Jesteśmy, no trochę wolniej działał. O, dawaj, dawaj, ciapriolek. O, piękna sprawa. No jest git. Wiadomo, no nie jest tak wszystkiego, to mocno nie pewnie, no nie te teraz. Jeszcze przykład dość mocno wziąć i osiągać, tak, to wszystko. Nieduża pyzemka, ale zawsze to jest lepsza niż wcale, nie było jej. O, cyk. Pani się dogniata, to jest już plus. Chyba się nawet nie wysypuje z tej pyzmy. Czekajcie, teraz chcę. Być może w ten sposób. Żeby to jakoś lepiej. No nie tłumie mi to. Teraz mogę trochę opuścić tego turno, bo tu jest trochę niżej. Dość nisko. Więc tu nie może się martwić. No jeszcze trzeba nie podrzucić. Trochę tego towaru widzę. Ale myślę, że nie będzie tak źle, nie będzie tak strasznie. Pyk. Będzie tak strasznie z tym wszystkim. Wiadomo, się nie zdobędę, by się przydał. To byłoby ideało, tak? Pod tym względem, no ale. Nie ma co wymagać. Kupujemy taki sprzęt, jaki mamy. Choć co mamy, więc tutaj. Myślę, że przyczepka to będzie chyba jedna z dłuższych. Dłużej panujących maszyn na moim gospodarstwie, no bo jednak to już jest sprzęta dość. Patrzą, dobre pieniądze. Było 8 tysięcy ponad za przyczepę. Dobrze wyszło. Bo 8800 miałem, no to 8400 powiedzmy, czy takiego wyszło chyba bodajże za przyczepkę, tak? Czekajcie, muszę też policzyć. Czekajcie, 7900. No 8000, no. 8000 równe powiedzmy, już chuj tam. Gdzieś tam o 100 jest skoczył, wie. Dokładność się taka nie pamiętam już. Jest to nie tak źle. Dobra, nie będę się dużo. Dzisiejszy odcinku byłby to na tyle. Taki odcinek wam się spodobał. To jest jak pierwszy komentarz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się na następnego odcinka. Na razie, cześć.